Drodzy Państwo, a my przenosimy się teraz myślami do tych wszystkich, którzy co roku zasiadali z nami przy stołach, ale w tym roku ich zabrakło. My wierzymy, że są po tej lepszej stronie. Przenosimy się też do tych, którzy nie mogli być z nami przy wigilijnym stole, bo pełnią służbę swoją zawodową, chronią naszego kraju, są na dyżurach, pomagają innym. Przenosimy się też do tych, którzy może cierpią wewnętrznie, toczą swoje własne walki i także ich wspieramy właśnie w tym wszystkim, posyłając im nadzieję, która zawsze daje nam to, w co wierzymy, że będzie lepiej. A w końcu przenosimy się też w to miejsce, z którego ponad 2000 lat temu wyszło to, co w życiu i na świecie najważniejsze. Miłość i pokój. Dziś o tam, w żłóbku, w Betlejem jest czas niespokojny. I właśnie dla nich, dla tych wszystkich ludzi, dla tych wszystkich, którzy są dzisiaj smutni, nieszczęśliwi, a powinni się radować, dedykujemy tą piękną kolędę, którą w słowach Szymona Muchy skomponował muzykę do niej Zbigniew Preisner. I właśnie tą kolędą, mimo że melancholiczną, chcemy budzić nadzieję. Kolęda dla nieobecnych.